Przyjechaliśmy właśnie do gospodarstwa rolnego, do ciągnika John Deere 7230R. Będziemy go mierzyć w oryginale i później po modyfikacji, ile będzie miał po naszej modyfikacji zwiększenie mocy. Podpięliśmy się właśnie hamownią do John Deere 7230R, który w oryginale powinien nam pokazać 169 kW, jakieś 230 koni mechanicznie. Idziemy sprawdzać. Zaczynamy mierzenie. Wpisujemy, ile maszyna ma w oryginale, czyli 169 kW. Włączamy wałek w łom. Kalibrujemy silnik na 1000 obrotów. Silnik ma 1000 obrotów. I zaczynamy mierzenie. Zaraz będzie się pojawiał wykres. Właśnie skończyliśmy mierzenie w oryginale John Deere'a. Pokazał nam 166 kW, czyli jakieś 225 koni mechanicznych i moment obrotowy 960 Nm. Teraz ściągniemy oryginalną mapę z John Deere'a, wyślemy ją do chłopaków z Czech, tam oni ją zmodyfikują, przyślą nam zmodyfikowaną mapę i będziemy wgrywać i po raz kolejny będziemy hamować, ile ma po naszej modyfikacji ciągnik mocy. Właśnie otrzymaliśmy mapę zmodyfikowaną od chłopaków z Czech, informatyków. Zaraz będziemy ją wgrywać. Po wgraniu zmodyfikowanej mapy będziemy mierzyć, ile nam doszło koni. Po wgraniu naszej zmodyfikowanej mapy przyrost mocy jest taki, 262 konie mechaniczne mamy, a moment obrotowy 1078 Nm, czyli doszło nam 37 koni mechanicznych i 130 Nm moment obrotowy. AgroEcoPower jest to firma zajmująca się modyfikacjami jednostek sterujących w maszynach rolniczych. Za pomocą takich modyfikacji jesteśmy w stanie zwiększyć moc, jak i newtonometr danej maszyny. Firma istnieje już 16 lat na rynku. Dzięki swoim doświadczeniom w odpowiedni sposób może zoptymalizować taki program. Do tego czynnika dochodzi mapa wtrysków,
dzięki której uzyskujemy dane parametry. Firma daje nam możliwość takiej modyfikacji wzięcia w testy. Klient dzięki temu po miesiącu czasu określa, jaki jest stopień jego zadowolenia. Miesięczny test próbny daje nam możliwość zweryfikowania w maszynach w warunkach polowych, dzięki czemu sprawdzamy de facto, jaka jest moc przy danych maszynach, które pracują przy maszynach uprawowych. Taki test pozwala nam też uzyskać wartości oszczędzania paliwa. Zapraszam także do skorzystania z naszego portalu agroeko.pl, jak i skorzystania z portalu społecznościowego Facebooka. Robert Pacer, Ratek Gdyna. Zajmujemy się produkcją hamowni diagnostycznych do pomiarów maszyn rolniczych. Produkujemy hamownie typu T1, T2. T1 jest hamownią, która ma możliwość do silnika do 700 koni, T2 aż do 900. Hamownie dzielą się na hamownie typu trailer, czy też in-car, flyer, czyli wersja montowana mobilnie na przyczepce. Temat związany z in-car. Jest to hamownia, która można być zamontowana bezpośrednio na samochodzie dla danego serwisu, który jest umiejscowiony w danym miejscu. Hamownia jest po to, aby zweryfikować daną moc w maszynie rolniczej, jak i obciążenie. Każde hamownie pracują na programie, który jest także wyrobem naszej firmy, ATX Dyno. Programy są dostarczane bezpośrednio z każdą hamownią. Te programy pozwalają nam bezpośrednio odczytać wykres, który ukazuje na moc, jak i newtonometr danej firmy. Hamownie pracują w trybie bezprzewodowym, w związku z tym nie ma potrzeby łączenia się z hamownią bezpośrednio z komputerem, który dokonuje pomiaru. Hamownie firmy ATX Dyno pracują w samochodach technicznych, które są zamontowane w siostrzanej firmie AgroEcoPower.